Co robimy, żeby się chronić przed tropikalnymi upałami? Co robimy? Przede wszystkim spędzamy jak najmniej czasu na tym słońcu okropnym. Pijemy dużo wody, nosimy okulary przeciwsłoneczne, no i odpoczywamy przede wszystkim. A ogólnie te upały da się lubić, czy nie? Czy niech już sobie idą precz? Niech będą, ale trochę mniejsze. Co robicie, żeby uchronić się przed wielkimi upałami? No na pewno jakaś plaża. Plaża, zimny napój, w cień się schować. Jakieś głowę ochronić na pewno. Dużo pić. Dużo właśnie. Pić, tak. I schłodzonego przede wszystkim. A lubicie takie upały, jak teraz są, czy nie? No... Są okej, no lepiej niż się zimno, prawda? Ale... Ale no czasami jest za gorąco po prostu. Tak, w domu siedzieć przede wszystkim, bo na dworze jest masakrycznie. Pić dużo napoi, żeby organizm się nie odwodnił. Ogólnie zająć się czymś, bo jeżeli siedzimy bezczynnie, to nie ma sensu, nie ma w ogóle racji bytu tego, żeby to przetrwać, te upoły. A tak to jak się rozmawia, chodzi gdzieś, coś tam, no to wszystko jest okej. Jeździmy nad jezioro. Tak. I skakujemy do basenu, bo też mamy blisko. No. I wiatraczki w domu jakieś. Pewnie jeszcze dużo pić i się lekko ubierać. Tak, no to przede wszystkim. Albo nawet rozbierać. Lepiej nie. No to w takim razie albo przychodzę do wzorcowni, bo tutaj jest właśnie fontanna, albo fontanny są na głównym placu, albo po prostu nie wychodzę z domu lub wychodzę do akwizmendu do znajomymi. Adekwatnie do sytuacji mam małe dziecko, także trudno sobie radzić na powietrzu, ale jak najbardziej siedzimy w domu, chłodzimy się zimną wodą, lemoniadą, a popołudniami wychodzimy nad jezioro, kąpiemy się w baseniku przed domem, czy jedziemy nad jezioro. Albo jak jesteśmy na mieście, korzystamy z takiego. Dokładnie. A z przyjaciółmi w sobotę wieczorkiem można wyjść na zimne piwo.